Wiemy już, kiedy będzie można skorzystać z pływalni H2 Ostróg mi chociaż czwarty etap odmrożenia gospodarki pozwala na to już 6 czerwca, to raciborski akwapark dostępny będzie dopiero dwa tygodnie później. O tym, co obejmował będzie obowiązkowy reżim sanitarny już teraz dyrektor Osiru, Paweł Król. Tak długiej przerwy jeszcze nie było, dlatego po trzech miesiącach w zamknięciu H2 Ostróg musi przejść szereg procedur i przygotowań, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo klientów, a te potrzebują czasu. My w trakcie przerwy przeprowadziliśmy naszą przerwę techniczną, wypuściliśmy wodę i czekaliśmy na decyzję. Decyzja była bodajże w zeszłym tygodniu, wytyczne były w sobotę. Teraz przygotowujemy cały basen do tego, żeby można go było otworzyć właśnie na 20 czerwca i wtedy planujemy otwarcie basenu oczywiście w reżimie sanitarnym. Dlatego korzystanie z basenu nie będzie już takie samo. Przede wszystkim liczba osób będzie ograniczona do połowy, czyli teraz na obiekcie jednocześnie będzie mogło przebywać tylko niespełna 100 klientów. Oprócz tego jakby zachowanie dystansu społecznego, dodatkowe dozowniki, dezynfekcja. Pamiętajmy o tym, że do momentu wejścia do szatni musimy mieć maseczki i do Dopiero jakby w momencie przebrania się i udania pod prysznic, wtedy dopiero maseczki ściągamy. Bardzo proszę o to, aby. Starać się zrozumieć sytuację i dostosować do, do tych wytycznych. Głównie chodzi o zachowanie dystansu. Limit osób dotyczyć też będzie szatni oraz pryszniców, z których teraz trzeba będzie korzystać obowiązkowo przed i po wyjściu z wody. W samym basenie oczywiście również należy zachować czujność. Ograniczenie odnośnie ilości osób na torze do maksymalnie czterech osób na torze to jest ograniczenie, które jest podane. Pozostałe to są takie, że teoretycznie powinniśmy sami określać dystansować się i ograniczać ten ten. Ratownicy oczywiście będą zwracali na to uwagę. No natomiast y, ja liczę na to, że osoby też będą y, y, same wiedziały, czy. Jak, jak, jak się zachować w danej sytuacji i, i ten dystans zachować? Przypomnijmy, że Aquapark zamknięty został dokładnie 13 marca i od tego czasu, tak jak pozostałe obiekty Osiru, na siebie nie zarabia. A zmniejszona liczba użytkowników również znacząco nie poprawi sytuacji. Straty są bardzo duże. Jesteśmy zakładem budżetowym, który w głównej mierze utrzymuje się z własnych przychodów e, częściowo z dotacji. E, Przychody, yy, przychodów nie było, kasz, koszty w dużej mierze pozostały. Szacujemy, oczywiście nie wiemy, jak to się będzie dalej kształtowało. Że około 1 700 zł do końca roku będziemy potrzebować dodatkowo. To, to jest kwota, której, której na chwilę obecną nie mamy, bo całą jakby dotację, która, która, która była przyznana na cały rok, skończy się w czerwcu. Oszczędności są więc kwestią nadrzędną i trzeba ich szukać wszędzie. Nie obędzie się już na pewno bez skrócenia godzin otwarcia. Od 20 czerwca H2Ostróg czynny będzie nie od godziny 6, ale od 10 do 22.